witam. Bogdan Wasztyl na kanale Stowarzyszenia Auschwitz Memento w podcaście Opowiedz im o Auschwitz. Dziś opowieść czwarta, ile można znieść. Bohaterką dzisiejszej opowieści będzie kobieta, człowiek absolutnie niepospolity, wyjątkowy w każdym calu. Osoba, której w życiu chyba drugiej takiej nie spotkałem. Poznałem ją w ogóle bardzo późno. Byłem jeszcze młodym człowiekiem, to pod koniec ubiegłego wieku. Ona już miała wtedy 77-78 lat. I złączył nas los i wspólny cel. Chcieliśmy walczyć o to, by nie zapomniano o Polakach, którzy przeszli przez obozy koncentracyjne, którzy przeszli przez Auschwitz. I walczyliśmy o to, aby Sejm Polski ustanowił 14 czerwca rocznicę deportacji pierwszego transportu Polaków do Auschwitz Narodowym Dniem Pamięci. Wandzia trafiła do Auschwitz w pierwszym transporcie polskich kobiet i również o pamięć o nich również chciała się upominać. Te nasze relacje były bardzo bliskie, dlatego że życie doświadczyło ją potężnie, choć nigdy tego po sobie nie pokazywała. Pochowała wszystkich najbliższych, pochowała dwóch synów. Jeden zginął w wieku 22 lat w górach, był alpinistą, drugi zginął w wypadku samochodowym pod Buskiem. Pochowała męża i została zupełnie sama i przez to życie miała iść niby samotnie, ale nigdy nie było w niej goryczy, nigdy nie było w niej żalu i zawsze była w niej aktywność i otwarcie na drugiego człowieka. Do końca życia angażowała się w pomoc innym więźniom, bo zawsze znajdowała tych, którzy mieli gorzej, czuli się gorzej, wymagali większej opieki, wymagali pomocy. I ona zawsze tę pomoc kierowała. Miała taki dar niebywały, że potrafiła w każdym środowisku być gwiazdą. Potrafiła rozmawiać z robotnikami, z chłopami, z prostymi ludźmi. Zjednywała ich sobie jednym słowem, dwoma słowami, ale potrafiła też w gronie inteligenckim brylować, w gronie duchownych. Ja byłem świadkiem, kiedy usiadła po jednej z uroczystości do obiadu przy stole z dwoma biskupami i po paru chwilach ci dwaj biskupi na wyścigi przynosili jej kolejne potrawy. Była gwiazdą, a nigdy nie aspirowała do takiej roli. Absolutnie, absolutnie niesamowita kobieta. Pamiętam, kiedy byliśmy w Stanach Zjednoczonych w 1998 roku na zaproszenie Polonii. Dnie były wypełnione licznymi spotkaniami i atrakcjami, a noce krótkie, bo toczyły się rzeczywiście długie Polaków rozmowy i Wandzia uczestniczyła w nich do ostatnich chwil, a potem zawsze rano, zawsze jeszcze na wieczór pytała, jakie mamy plany na kolejny dzień i zawsze rano była gotowa przed wszystkimi i pamiętam, tam pukała do naszego pokoju, budziła nas kawką i tekstem wstawać chłopaczki, bo mamy dzisiaj dużo planów. No coś absolutnie, absolutnie wyjątkowego. Jeszcze parę anegdot o niej opowiem później. Natomiast miejmy świadomość, że ona przeszła przez obóz koncentracyjny i nie była to łatwa droga. Już droga do obozu była trudna. Wanda Tarasiewicz z domu Błachowska urodziła się na Podkarpaciu w Brzozowie, natomiast to przedwojenne życie przeżyła wraz z rodziną w Gnieźnie w Wielkopolsce, w kamienicy niedaleko katedry ze słynnymi wrotami i w rodzinie tradycyjnej. Miała bardzo ciepłe relacje z matką, natomiast absolutnie wyjątkowe z ojcem. On był dla niej autorytetem. Bardzo często wyjeżdżali na rowerowe wycieczki wspólnie po Wielkopolsce. Dużo zwiedzali. No i kiedy przyszła wojna, Polacy z Wielkopolski, którzy nie podpisali Volkslisty, musieli się zmierzyć z losem tragicznym, bo poddani zostali brutalnym przesiedleniom. Tak samo rodzina Wandy Tarasiewicz została wysiedlona. Niewiele mogli ze sobą wziąć i ruszyli na los niepewny. Ten los rzucił ich na Podhale. Zamieszkali w Nowym Targu. Wanda wtedy 20-letnia znalazła pracę w sklepie przy policji
polskiej generalnego gubernatorstwa, tak zwana granatowa policja, i bardzo szybko razem z ojcem zaangażowała się w działania konspiracyjne. Była żołnierzem Związku Walki Zbrojnej, ale także później Konfederacji Tatrzańskiej. Zawsze żartobliwie mówiła, że składała dwie przysięgi. Jedną składała przed komendantem powiatowym polskiej policji, który również był szefem tamtejszych struktur konspiracyjnych, Józefem Wraubkiem, a drugą przysięgę składała przed ojcem, przyrzekając mu, że matka nigdy się nie dowie o ich konspiracyjnych działaniach. Była łączniczką, sklep, w którym pracowała, stał się punktem kolportażu tajnych gazet, miała kontakt z łącznikami z Jasła, z Rzeszowa, sama również jeździła do Szczawnicy, do Czorszczyny, ale kiedy trzeba było, to i do Rzeszowa. Woziła gazetki, materiały konspiracyjne. Na początku 1942 roku Konfederacja Tatrzańska, poddawana od kilku miesięcy działaniom inwigilacyjnym przez zakopiańskie gestapo, została, no można powiedzieć, unicestwiona, dlatego że masowe aresztowania członków Konfederacji Tatrzańskiej doprowadziły do tego, że organizacja praktycznie przestała istnieć. Wanda wraz z ojcem trafiła do katowni zakopiańskiego gestapo, do Palas, i tam, już tam spotkał ją los bardzo ciężki. Najpierw przez 24 godziny wszyscy aresztowani musieli stać na korytarzu z podniesionymi rękami. Nie mogli pić, nie dostawali nic do jedzenia, a potem, kiedy już trochę zmęczeni, pozbawieni snu, skruszeli, zdaniem gestapowców zaczęły się przesłuchania. To nie były normalne przesłuchania, chociaż pierwsze przesłuchanie Wandy przez gestapo było bardzo krótkie, zapytano ją o imię, nazwisko, kilka dat z życiorysu i odesłano na trzydniową głodówkę, zamknięto ją w izolatce. W tym czasie rzeczywiście nie dawano jej nic do jedzenia, ale też nie dawano nic do picia. Kolejne przesłuchania już były bardziej konkretne, a w praktyce zakopiańskiego gestapo oznaczało to tortury. Wandę przesłuchiwano na przykład wieszając ją za ręce związane z tyłu na drzwiach do góry nogami. W takiej pozycji człowiek bardzo szybko tracił przytomność. Wtedy wylewano na twarz garczek wody i znów zadawano dziesiątki pytań. Albo wyprowadzano ją na balkon z pięknym widokiem na Giewont i mówiono, że szkoda, że taka młoda, piękna dziewczyna już nigdy więcej tego widoku nie zobaczy. Konfrontowano ją też z ojcem, bardzo pobitym, ją też mocno bito. Te przesłuchania trwały do mniej więcej 18 lutego. Wtedy w więziennych kibitkach przewieziono aresztowanych członków Konfederacji Tatrzańskiej do więzienia Tarnowskiego, które już znacie z wcześniejszych opowieści. Wandę zamknięto wraz z innymi członkami Konfederacji Tatrzańskiej w dużej wilgotnej celi numer 101. Było tam sporo więźniarek, m.in. Zofia Karwacka, później również przyjaciółka Wandy z Auschwitz, a w tarnowskim więzieniu autorka wiersza, który Wandzia zapamiętała do końca życia i przy każdej możliwej okazji, jeżeli tylko byli słuchacze, chętnie go recytowała. Ja też wam w ramach tego podcastu ten wiersz przeczytam, bo uważam, że takie Wandzia byłaby szczęśliwa, jeśli by się tak stało, że ten wiersz pójdzie dalej, że ktoś go jeszcze pozna, że ktoś go wysłucha, może kogoś wzruszy, może do kogoś dotrze. Straszny głód panował w więzieniu tarnowskim. Dziewczyny leczyły rany po przesłuchaniach w Palas Zakopiańskim i czekały głównie na środy, bo w środy pojawiał się Caritas w więzieniu i przywoził zupy owocowe, można było troszkę się najeść. A poza tym czekanie, leczenie ran i głód. 27 kwietnia 1942 roku Wanda trafia do Auschwitz
60 więźniarek z Tarnowa, 60 więźniarek z Krakowa, w sumie 120 kobiet tworzą pierwszy, składają się na pierwszy transport polskich kobiet do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Wielkie wrażenie robi na niej brama z napisem Arbeitermacht frei. Prowadzą je do baraku, w którym odbywa się rejestracja. Dziewczyny oddają wszystkie osobiste rzeczy, rozbierają się do naga. Muszą wejść do dwóch kadzi. To jest procedura dezynfekująca rzekomo. W jednej kadzi jest woda, w drugiej jakiś płyn. Nie ma to oczywiście nic wspólnego z dezynfekcją, jeśli wchodzi jedna po drugiej 120 kobiet. Potem muszą stanąć na stołkach i więźniowie Polacy strzygą maszynkami wszystkie owłosione miejsca. Możecie sobie wyobrazić, ile upokorzenia, ile poniżenia godności osobistej odczuwają te dziewczyny nienawykłe do takich praktyk, a zderzające się z sytuacją, że nie ma zupełnie miejsca na intymność, bo w obozie nie było intymności żadnej. Wszędzie był tłok, pośpiech i nieludzkie procedury. One też się składały na to, żeby więźniowie jak najszybciej tracili własną tożsamość, jak najszybciej tracili nadzieję i związek z tym normalnym światem, z którego trafili do obozu, bo w Auschwitz wszystko było zupełnie inne. Dostały po dwie sztuki bielizny, koszulę, jakąś letnią sukienkę do ręki i oczywiście numer. Ten numer był najważniejszy, bo miał im towarzyszyć przez całe obozowe życie zamiast imienia i nazwiska. A potem obowiązkowo do fotografa. Fotel stał na podwyższeniu, wyglądał jak dentystyczny z taką mechaniczną wyrzutnią. Więzień musiał natychmiast po zrobieniu zdjęcia wyskoczyć z tego fotela. Jeżeli się zagapił, trochę opóźnił, to SS-man, który stał z tyłu, naciskał dźwignię i wtedy ten więzień wylatywał twarzą na bruk. Ale była też inna niedogodność. W siedzisku była także zainstalowana szpila, która wbijała się spóźnialskiemu więźniowi w zad. No, drobne uszczypliwości, drobne złośliwości, ale nie odpuszczano sobie takich chwil. Czyszczenie stawów i przydrożnych rowów. Okropne komando, okropna praca, dno muliste, więźniarki zapadają się, robactwo wodne je gryzie. Poza tym nie mają żadnych specjalnych strojów i w tym ubraniu, w którym muszą funkcjonować cały dzień, wykonują pracę. Suknie się moczą, wszystko jest mokre. Nie ma się gdzie wysuszyć. W tych warunkach łatwo o chorobę i Wandzia strasznie się rozchorowała. Już było jej wszystko jedno, stanęła pod blokiem numer 3, rewirem, to obozowy szpital. I tam szukała ratunku. Wyszła naprzeciwko niej kobieta z zielonym winklem, czyli oznaczona jako przestępca. Nazywano tę kobietę Schwester Klara. Jednego dnia dała jej trochę chininy, drugiego dnia dała jej drugą porcję chininy i już potem wyrzuciła ze szpitala, mówiąc, że Wanda jest zdrowa. Była absolutnie chora, tylko gorączka zbita. Wtedy Wanda straciła siły i nadzieję. Pożegnała się już z przyjaciółką Zofią Karwacką. One były tak blisko siebie, że nawet do obozu blisko siebie trafiły. Zofia Karwacka miała numer 6883, a Wandzia 6884. Powiedziała do Zosi, że jeżeli znów pójdzie pracować do tej wody, to już stamtąd żywa nie wróci. I wyobraźcie sobie jakiś cudowny zbieg okoliczności. Rano nadzorczynie odliczają do pracy przy stawach i odcinają odliczanie tuż przed Wandą. Te odliczone idą do pracy w wodzie, pozostałe, w tym Wanda, do Rajska, do pracy w ogrodach. Praca w ogrodach też jest ciężka, bo nie wolno kucnąć, trzeba się schylać, wykonywać w pozycji schylonej, plewić w pozycji schylonej, no ale jest sucho, jest słońce. Można trochę sił odzyskać.
A potem Wanda pracuje przy grabieniu siana i to jest praca, która jej się najbardziej podoba. Jest wiosna, późna, wczesne lato, dużo słońca, dużo powietrza. Wanda wraca do sił. Któregoś dnia znów skończyło się odliczenie tuż przed Wandą. I tego dnia bardzo żałowała, bo te, które zostały odliczone, poszły do pracy przy sianie, do tej pracy, którą Wanda lubiła, a Wanda trafiła do ogrodów. Wieczorem odbywa się apel. Wszyscy czekają na komando, które było przy sianie. Komanda, czyli całej tej grupy roboczej, nie ma. Stoją w apelu z rękami na szyi. Godzinę, dwie, trzy. Dziewczyn od siana nie ma. Co się okazało? Jedna z więźniarek uciekła i całe komando skierowano do karnej kompanii na budy. W karnej kompanii wcześniej się wstawało, do późnego wieczora. Ciężka praca, katorżnicza, mało jedzenia, okropne warunki i to miejsce, w którym życie nie ma żadnej wartości i bardzo rzadko się z karnej kompanii wracało. Czyli do Wandy znów uśmiechnął się los, bo gdyby tego dnia poszła do pracy przy sianie, znalazłaby się w karnej kompanii. Tamten apel trwał do drugiej w nocy. Stały najpierw z podniesionymi rękami, potem esesmani kazali im robić żabki, żeby się nie zastały. Potem znów stały z podniesionymi rękami, bez jedzenia, bez picia, po całym dniu pracy. Potem je ostrzyżono na zero i wytatuowano na przedramionach numery. Wanda szukała gwałtownie pracy pod dachem. Zgłosiła się jako fachowiec do prania męskich koszul. W pralni SS spędziła 9 miesięcy. Była pod dachem, ale praktycznie była bez dostępu do światła dziennego. Wody pod dostatkiem, ale jedzenia mało. Głód okropny, bo mydlin nie ugryziesz. Tylko pranie i chlorowanie. Przed świętami przeniesiono więźniarki z obozu Auschwitz do Birkenau. I to było fatalne. To nie był los wygrany na loterii. To były warunki o wiele trudniejsze niż w obozie macierzystym. I szalał tyfus. Zosia Karwacka rozchorowała się na tyfus, poszła do bloku tyfusowego, a Wanda z innymi koleżankami czekały na gwiazdkę. I doczekały się. Podzieliły się chlebem jako opłatkiem z tymi najbliższymi, a potem każda z nich pobiegła na swoją pryczę, żeby w samotności oddać się wspomnieniom, tęsknocie i łzom. Pierwsza Wigilia w Auschwitz. Dla Wandy pierwsza. Grudzień 1942. Birkenau. Niemcy przysłali orkiestrę. Odegrała Stille Nacht, cicha noc. Na placu apelowym, blisko szpitala obozowego, stała wielka choinka. Więźniarkom, które pracowały w rewirze, Niemcy kazali w nocy wynosić ciała zmarłych na tyfus i układać je w stos wokół choinki. Kiedy więźniarki wyszły rano na poranny apel, zobaczyły makabryczny widok. Choinka do 3/4 wysokości zasłonięta była trupami. Ten obraz tak mocno wrył się w pamięć Wandzi, że nie było ani jednej wigilii w jej domu. Były różne, radosne, szczęśliwe, były tragiczne postacie dzieci i bliskich, ale ani jednej wigilii nie było bez powrotu Wandy do obozu, bez wspomnienia tej okropnej choinki oplecionej nagimi trupami koleżanek. Przeżyła też kilka odwszawień. Całodzienne stanie nago, bo ubrania oddano do dezynfekcji, smarowano je jakimiś olejami, potem szły do kąpieli, a potem wychodziły na zewnątrz i znów stały nago. W zimie pędzono je pod zimny prysznic, a w lecie pod gorący. Wszy się nie pozbyto, ale ludzi zmaltretowano. Wielu nie przeżywało zimą takiej akcji odwszawiania. Przeżyła Wandzia też własną śmierć. Jest w szpitalu chora na febrę, 40 stopni gorączki, ale po 2 dniach zostaje wyrzucona z tego szpitala, bo koleżanka, pielęgniarka, Polka powiedziała jej: słuchaj, jak nie wyjdziesz, to cię wezmą do gazu. To wyszła.
czerwona, rozdygotana, rozgorączkowana. I tego dnia rozchodzi się po obozie kobiecym wieść, że przyjedzie specjalna komisja z obozu męskiego, lekarze, i że wszyscy przymusowo muszą być przebadani, czy nie są nosicielami malarii. Ci, którzy będą nosicielami malarii, wiadomo, gaz, a potem krematorium. I wtedy Wandzia mówi do tej swojej przyjaciółki Zosi: to ze mną już koniec. Wszystkie dziewczyny ustawiły się w szeregi, podniosły ręce z numerem, by podyktować numer, a potem brano od nich krew do badania. Najpierw poszła Zosia, uniosła rękę z numerem 6883, oddała krew, obeszła naokoło, stanęła koło Wandzi i mówi do niej, żeby starała się przesunąć na stronę tam, gdzie stały te przebadane. A ona się przesunęła tak, jakby była Wandzią, chemicznym ołówkiem trójkę zmieniła na czwórkę i przeszła znowu do badania. Stanęła na drugim końcu, podniosła rękę, zgłosiła numer 6884 i drugi raz oddała własną krew. A ona nie była chora. Potem trzeba było pokazać swoją sprawność. Oczywiście nago, najpierw iść, potem trochę truchcikiem, potem trzeba było przeskoczyć rów i dopiero wtedy orzekała komisja złożona z lekarzy esesmańskich, czy ktoś jest zdrowy, czy ktoś jest chory. Jedni na lewo, drudzy na prawo. Na lewo to ci, którzy wracają na obóz, na prawo ci, którzy są pakowani do samochodu ciężarowego, który wiezie ich do krematorium. I jeszcze jeden zapamiętany obrazek. SS-mani robili sobie takie widowisko, kazali dziewczynom skakać żabki. Ubłocone skaczą, wykonują rozkazy. Rzeczywiście jest przy tym dużo bólu, a dla niektórych śmiechu. I przejeżdżał jakiś więzień, który wiózł na wozie zupę, zatrzymał się zaciekawiony, obserwował to widowisko przez jakiś czas, no ale zauważył go niestety SS-man. Zawołał do niego: Mütze ab, czapkę zdejm. Więzień czapkę zdjął. A teraz czapkę rzuć. Chłopak czapkę rzucił. A teraz po nią biegnij. Więzień wykonał rozkazy, pobiegł po tę czapkę i na oczach tych dziewcząt SS-man wyciągnął pistolet z kabury i zabił więźnia. Odwrócił się do nich z uśmiechem i powiedział: widziałyście, uciekał. Flanzenzeug. To było dobre komando w Rajsku. Stacja doświadczalna koksagisu. Koksagis to roślina mleczopodobna, gumodajna. I tam próbowano produkować z roślin gumę. Wandzia dostała się tam już dzięki sprytowi i obozowemu doświadczeniu. Wiedziała, że to dobre komando, praca lekka. Szukała szansy na przeżycie. Powiedziała, że była studentką biologii. I ją przyjęto. A tam werbowano tylko ludzi z wyższym wykształceniem. Opiekowała się tam grupą Polek Maryla Raczyńska, która była przewodniczką tych dziewczyn, a z wykształcenia inżynierem rolnikiem. Ale było wiele Żydówek z Sorbony, które pracowały w laboratorium, robiły analizy. A Wandzia i inne koleżanki pracowały w polu. Każda miała pod opieką 1000 roślin. Jesienią zbierały, w zimie próbowały te rośliny sztucznie zapylać, sortowały nasionka. I tu już to bardziej sabotowała Wandzia i koleżanki niż pracowała, bo do zapylenia potrzebny był pędzelek i spirytus. One pocierały roślinę łebkiem o łebek, natomiast spirytus przelewały do flaszki i przez druty podawały więźniom, mężczyznom, żeby, jak Wandzia mówiła, nie zapomnieli smaku wódki. Wtedy już można było dostawać paczki z domu, przychodziły 5-kilówki. Już mogły przy ogrodach zorganizować coś do jedzenia, a obozowe życie szybko uczyło cwaniactwa, kradzieży, tupetu, przy czym kradzież
nie była nazywana kradzieżą, ale organizowaniem. Organizowało się jedzenie. Organizowało się jedzenie po to, żeby przeszmuglować je tam, gdzie były gorsze warunki dla koleżanek w Birkenau. I Wandzia i jej koleżanki tak czyniły. Trzeba było dużo sprytu, odwagi. Ale warunki w Rajsku były już bardzo dobre, bo był prysznic, były wygodne sienniki do spania, było czysto i była możliwość organizowania jedzenia. I tam zaczęła kwitnąć konspiracja. Tam był kontakt z cywilnymi pracownikami firmy Steinwerke i pojawił się taki dzielny robotnik spod Bielska, Antoni Mentzner, który z dziewczynami nawiązał kontakt. Przyjeżdżał do cieplarni po kwiaty, które potem wyrzucał do rowu, ale zabierał od dziewcząt przygotowane przez nie grypsy, listy. Chodził w takim skórzanym płaszczu jak gestapowcy, jeździł do Krakowa, w Krakowie w firmie przy ulicy Sławkowskiej zostawiał te przesyłki z obozu. Plus plany obozu, informacje, ile osób zostało zagazowanych, kto, co dziewczyny zdołały przygotować. To wszystko trafiało do brata Wandzi, który działał w konspiracji. Nienormalna normalność. Tak, w Auschwitz wszystko było nienormalne. I kiedy zdarzyło się tak pod koniec, w drugiej połowie 1944 roku, że kobiety zobaczyły pracujące w Rajsku, w podobozie Rajsko, zobaczyły na horyzoncie wóz wiozący trumnę i tłum, grupkę żałobników idących za tą trumną, to czy to były Rosjanki, czy Żydówki, czy Polki, wszystkie się popłakały z tego wzruszenia, że można zobaczyć obrazek z normalnego świata, o którym się już po kilku latach w obozie Auschwitz-Birkenau tak naprawdę zapomniało. Jakie to dziwne, że może być gdzieś normalne życie. Marsz śmierci. Druga połowa stycznia 1945 roku. Całą noc, cały dzień idą ludzie. I potem drugą noc i drugi dzień. Idą i idą tysiące, kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Wyprowadzono z Auschwitz i pognano na zachód, ewakuując obóz. Okropny mróz. Tamten styczeń był straszliwie mroźny. I ci ludzie, ci łachmaniarze odziani w łachmany, narażeni na wychłodzenie, niekarmieni, bez wody, idą, a kiedy nie mają sił, to padają przy drodze albo umierają, zamarzają sami, a niedobitków dobijają pilnujący SS-mani. I tak jeden za drugim kilometry mijają, a przy drogach przybywa ciał. Komando Wandzi wyruszyło później, jako jedno z ostatnich chyba, więc szły już po rozgniecionym śniegu, z śniegu pomieszanym z błotem, rozdeptanym przez tysiące nóg, które wcześniej przeszły tą trasą. Pamięta, że doszły nocą do jakiejś stodoły i tam zatrzymały się na nocleg. Było tak ciasno, że więźniarki siedziały, bo nie opierając się o siebie i praktycznie nie zburzyły oka, a potem rano znowu je wypędzono bez jedzenia, bez picia, dalej na zachód. I kolejny przystanek gdzieś, znów stodoła, pozwolono im się rozejść, bo strażnicy zatrzymali się na piwo, mogły załatwić swe potrzeby fizjologiczne i tam przyjaciółka Wandzi wpadła na pomysł, żeby uciekły. To była Stasia Augustyn z Nowego Targu. I we trzy zakopały się w jednej części stodoły w sianie. Wzywają znów do formowania kolumn. Komando będzie, podobóz będzie wyruszać w dalszą drogę. Do stodoły wchodzi SS-man z bagnetem i metodycznie po jednej stronie tej stodoły bada w stogach siana, czy nie ukrył się ktoś.
Dziewczyny były pewne, że zaraz przejdzie na drugą stronę, na tą, gdzie one się ukryły, ale nie przeszedł. Wyszedł. Więźniarki odmaszerowały i zaległa cisza. I w tej ciszy zatopiły się trzy dziewczyny, które przed chwilą jeszcze były więźniarkami, a teraz mają być wolne. Ale co zrobić z tą wolnością? Są na terenie obcym. Nie wiedzą dokładnie gdzie, nie wiedzą, kto im może pomóc, jak im można pomóc. Jest straszliwy mróz, zbliża się wieczór. I trafiają na dobrych ludzi. I ci dobrzy ludzie dają im noclegi, przechowują nawet parę dni, a potem idą dalej i znów trafiają na dobrych ludzi. Miały wiele szczęścia. A potem jednego dnia zrobiły 58 kilometrów. Wanda miała buty na takim podwyższonym trochę obcasie i u jakiegoś gospodarza poprosiła o siekierę, bo ciężko jej się szło, obtarte miała nogi. Poprosiła o siekierę i odcięła te obcasy. Wydawało jej się, że pójdzie jej się lżej. Ale nie szło jej się lżej. Słabła, przysiadła na pryzmie gdzieś na poboczu, a dziewczyny, te dwie koleżanki, szły przed nią i coraz bardziej się oddalały. A Wandzie robiło się coraz bardziej błogo. Nagle wyrwała się z tego półsnu, została wyrwana przez koleżanki, które po nią wróciły, nie pozwoliły jej odpoczywać, bo by zamarzła. Było tak zimno, że kiedy spotkały jakiegoś przychodnia, Wandzie opowiadała o tym wiele razy, zwróciła mu uwagę: panie, pan sobie uszy odmrozi. On mówi: co? I złapał się za ucho, przy czym w dłoni została mu małżowina. Już miał odmrożone. I któregoś dnia Wanda z towarzyszkami dotarły do Wilkowic pod Bielskiem, do domu tego Mencnera, dzielnego człowieka, który pomagał im w konspiracyjnych działaniach w ogrodach. Jego nie było w domu, ale była jego matka. Kiedy spojrzała na trzy kobiety, zapytała tylko: panie z ogrodów? Tak. Padły sobie w ramiona i u Mencnerów w cieple przespały ponad 20 godzin. Obudziły się, zobaczyły normalny dom, normalną rodzinę, małe dziecko. Wydawało im się, że to sen. Ale to nie był sen. A potem się zastanawiały, jak wiele ten człowiek poświęcał. Ryzykował własnym życiem, ale ryzykował też życiem rodziny, żeby pomóc więźniarkom. Na szczęście wielu było takich ludzi. A potem, gdy Wandzia trochę wydobrzała, ruszyła do Suchej Beskidzkiej, a z Suchej Beskidzkiej do Makowa Podhalańskiego, gdzie z Nowego Targu zostali przesiedleni jej rodzice, bo ojca, tak ciężko potraktowanego w śledztwie, zwolniono po paru miesiącach tortur, ale on nigdy już do zdrowia nie doszedł i już do końca życia był obłożnie chory. I kiedy Wandzia stanęła w drzwiach domu rodziców i on ją zobaczył, powiedział tylko: a nie mówiłem. Cały czas wierzył, że Wandzia przeżyje, że wróci. I wróciła. Niedługo się cieszyła tym pobytem w domu, spokojnym pobytem w domu, bo spokojny on był bardzo krótko, dopóki się nie pojawiło NKWD. Znowu Wandzie wzięto na przesłuchanie. W którymś momencie nie wytrzymała i rzuciła się na przesłuchującego, łapiąc go za czuprynę, potrząsając głową i krzycząc za niego, pokazując numer: to ja przeżyłam tyle w obozie, żebyś ty mnie jeszcze teraz tutaj przesłuchiwał. Za co? O co wam chodzi? I o dziwo dano jej spokój. A potem pracowała całe życie ciężko i sumiennie, nigdy nie korzystała z przywilejów bycia osobą partyjną i robienia ścieżki po drodze partyjnej. I w ostatnich latach angażowała się w działalność na rzecz upamiętnienia losów tych koleżanek, kolegów, którzy przeszli przez piekło obozów koncentracyjnych i walki o to, by pamięć o tym nigdy nie zaginęła. Zawsze była taka obowiązkowa, akuratna, no, w
fenomenalna, ale zawsze też miała poczucie humoru i dystans do rzeczywistości i do siebie. Z obozu zostało jej na pewno to, że nigdy nie zostawiała jedzenia na talerzu, nie marnowała jedzenia, nie wyrzucała. Kiedy byliśmy w Stanach Zjednoczonych, te amerykańskie porcje bywają nieludzkie. I żal było patrzeć, jak Wandzia musiała się męczyć, żeby zjeść wszystko, żeby nie zostawić nic na talerzu. I zawsze zjadała. To niesamowite było zupełnie. Kiedy Wandzia wyczuwała fałsz, że ktoś pytał bez zainteresowania, co słychać, więc odpowiadała czasem prowokacyjnie, no gnój potaniał. A kiedy ktoś jej mówił, chcąc się przymilić, pani Wandziu, jak się pani świetnie trzyma, mówiła zdecydowanie, no trzymam się, bo się puszczać nie mogę. Kiedy byliśmy w Stanach Zjednoczonych, zaproszono nas do milionera, społecznika, filantropa pochodzącego z Polski, Freda Schwartza. Apartament przy 5 alei na wysokości Central Parku. Portier w Liberii i bardzo sympatyczny gospodarz z żoną oraz jego kuzyn z Izraela z żoną. Było nas tam parę osób, między innymi Wandzia. Usiedliśmy tak, że Wandzia siedziała obok mnie. Wydawało mi się, że była bardzo sympatyczna atmosfera, bardzo miłe, kurtuazyjne spotkanie. Ale czułem też, że w pewnym momencie Wandzia chwyta mnie za rękę i z każdą chwilą coraz bardziej wbija palce w moją rękę. I siedzi spięta jak nigdy. I to nie była Wandzia. Ona nie wypowiedziała tam ani słowa, a nigdy nie było tak, żeby jej zabrakło odwagi, żeby nie miała co powiedzieć, żeby ją zamurowało, to się nigdy nie zdarzało, a tam się zdarzyło. Kiedy wyszliśmy, pożegnaliśmy się z gospodarzami, wyszliśmy z budynku na ulicę, Wandzia wreszcie mnie puściła i bardzo głęboko odetchnęła, jakby zrzucała z siebie jakiś ciężar. Myśmy je zauważyli, żeby coś się działo, a ona się strasznie męczyła i mówiła, pytała, czy widzieliście, jak oni na mnie patrzyli. Głównie chodziło jej o tego kuzyna z Izraela i jego żonę. Wtedy był ciepły dzień. Wandzia miała sukienkę z krótkim rękawem i na lewym przedramieniu był dobrze widoczny numer 6884, ten, który wytatuowano jej w Auschwitz. Ona fizycznie odczuwała, że ci Żydzi patrzą na nią jak na jakąś prowokację, jakieś fałszerstwo historii, że to się nie mogło wydarzyć, żeby Polka była w obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz, żeby Polacy tam w ogóle trafiali, bo przecież to był obóz dla Żydów, miejsce, gdzie się dokonywał Holokaust, tylko i wyłącznie. Ona się fizycznie zderzyła z tą świadomością, ona cierpiała, ona to fizycznie odczuwała. Tak, to absolutnie niezwykłe wspomnienie. W 2000 roku świetna aktorka Izabela Drobotowicz-Orkisz, zafascynowana postacią Wandy, postanowiła stworzyć o niej film dokumentalny. Dzięki Bogu udało jej się zarejestrować wspomnienia Wandzi. Wandzia tego filmu nie dożyła, zmarła w listopadzie 2001 roku. A my zorganizowaliśmy premierę filmu 5 tajemnic o Wandzie Tarasiewicz dokładnie w rocznicę 60. rocznicy transportu pierwszych polskich kobiet do obozu Auschwitz-Birkenau 27 kwietnia 2002 roku. Jeśli będziecie mieli możliwość, odszukajcie ten film, bo warto zobaczyć. To jest skromny obraz, ale bardzo głęboki, docierający do emocji. Film nazywa się 5 tajemnic. A ja jeszcze chciałbym odczytać wam ten wiersz, który powstał wiosną 1942 roku w więzieniu w Tarnowie i którego autorką jest bliska przyjaciółka Wandzi, Zofia Karwacka, ta, którą
która ryzykowała i ratowała Wandzi życie. Wandzia zawsze ten wiersz recytowała, więc ja też postaram się go przeczytać. Ojcze nasz, taki jest tytuł. Gdy mrok wypełni cele wilgotne i zimne i gdy znowu dzień życia przejdzie obok nas, zaczynamy wspólną modlitwę codzienną ku oknu śląc westchnienie, Ojcze nasz. Gdzieś tak bardzo daleko, aż za murem więziennym tętni życie, świat echem odległym wzywa nas do siebie, my od świata odcięci pacierzem codziennym modlimy się, Ty, który jesteś w niebie. Zda się zapomniani przez Boga i ludzi, każdy wplątany w smutne myśli swoje, czasem przemocą w mrokach duszy, budzi słowa modlitwy, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, wołamy do Ciebie. O Boże, Tyś jedyna nadzieja jest moja. Poprzez chwilę buntu, poprzez samych siebie mówimy w pokorze, dziej się wola Twoja. Tak bardzo nas zmieniło to więzienne życie, tak nauczyło wszystkiego, wszystkiego. Taką treść ogromną mają słowa dzisiaj. Daj nam, Panie, chleba naszego powszedniego i odpuść nam nasze winy, jako i my im odpuszczamy, zdrajcom, nieprzyjaciołom, wrogom i Judaszom. Ojcze nasz w niebiesiech, do Ciebie wołamy, sędzio sprawiedliwy, sądź Ty sprawę naszą. Zbaw nas od złego, bo Ty wiesz o wszystkim, wina nasza ogromna, żeśmy Polakami. Jeśli dzień zmartwychwstania Ojczyzny jest bliski, prosimy Cię gorąco, daj, niech doczekamy. Jeśli zainteresowała Was ta historia, zasubskrybujcie kanał, polubcie, udostępnijcie, pomóżcie nam rozwijać nasz kanał. Do usłyszenia.